A, no, to dobrze. Jak nie ma jeszcze roboty żadnej konkretnej, no to wiadomo, że... Ja już miałbym robotę, tam wypierdala od starych, ale... Ale to moje zdanie. Na razie walę CV do urzędów skarbowych, no, mówiłeś. Ale muzyczka ładna, Green Puff. Kurwa, ten jakiś wybuchacz jebany. Patrz, i wybucha. Musi wybuchać. Dla tych, co kurwa robią wybuchające mowy, też mam nie najlepsze zdanie. Aha. Ej, kurwa. Szakuny mnie atakują. No. Najbardziej mnie wkurwia Keto Sekta. Z fit tych pojebów chyba. No, oni są kurwa zwariowani, bez kitu czasami. Albo keto, albo kurwa, albo śmierć. Najlepszy był ten, co dojadał majonezem, żeby mu się tłuszcze zgadzały, kurwa, znamy gościa. Ej, no mendo. Jakoś tak, że... jeśli to Carvonir, tak? Carvonir diet. Ale to jest bardzo niebezpieczne, kurwa, ogólnie rzecz biorąc. Są ludzie, co niby teoretycznie faktycznie funkcjonują na tym, ale... Fuck. Ale no, to nie jest zbyt mądre dla przeciętnego człowieka. Wiesz, no wszystko zależy, kurwa, trochę od genetyki też, bo no są ludzie, co tolerują takie rzeczy, ale pomyśl logicznie. Pomyśl logicznie, czy to jest sensowne? Kurwa, organizm potrzebuje wielu różnych rzeczy i jeżeli zaspokajasz to tylko jakimś mięsem, który toleruje, kurwa, jakaś bardzo wąska grupa ludzi, no to kurwa, no to wiesz, no to automatycznie się pozbywasz tego pomysłu. To takie rzeczy się próbuje, kiedy masz bardzo poważne problemy, najczęściej jakieś przewlekłe i nic już, kurwa, nie działa. I nic już nie działa, nie? Wiesz, Wenders, o co chodzi, że ludzie próbują wszystkiego, bo kurwa już po prostu chuj wie, o co chodzi, lekarze nie pomagają, ja pierdolę, nie? I wtedy próbujemy wszystkiego, nie? Nawet łapiemy się tych takich nieoptymalnych kwestii i chuj, może zadziała, nie? Aha. Ale jednak, jako w miarę stosunkowo zdrowy człowiek, no raczej, kurwa, trzeba podchodzić do tematu rozsądnie, a nie jak antyszczepionkowiec, nie? Także, czy płaskoziemca. Już dzisiaj przerabialiśmy. Parę razy. No, ale jak słyszę, że na odchudzanie tylko keto, podczas gdy ludzie najbardziej polegają na odchudzaniu, czyli kulturyści wpierdalają tony węgli i mało tłuszczu, to nie rozumiem. No tak, no wiesz, no to jest... Cały czas poszukiwanie najprostszego rozwiązania, które nie wymaga pracy, to jest najlepsze, co może być dla tych ludzi, nie? Czyli jeżeli im powiesz, że wyłączenie węglowodanów, wszystkiego, to jest najlepsza metoda, cud metoda, no to przecież wszystko przez ten, kurwa, chleb. Wszystko przez ten chleb, dlatego jestem gruby, kurwa, nie? Bo jem ten jebany chleb, bo jem te bułki, kurwa. Nie przez to, że jem tego za dużo, że wpierdalam za tłusto, że wpierdalam śmietnik totalny, tylko przez ten, kurwa, chleb. Ten chleb to on wszystko, kurwa, spierdolił. Najgorsza, że... O jest! Wina chleba. Wina chleba.
No, magiczną pigułkę, nie? Jeżeli, kurwa, jeżeli pytacie kogoś, jaki jest twój sekret, jeżeli człowiek jest wytrenowany, dobrze wygląda i jeżeli widać, że jest za nim lata treningu, jeżeli się go pytacie, jaki jest jego sekret, to go, kurwa, obrażacie. Zapamiętajcie to sobie. Jeżeli rozmawiacie z inteligentnym człowiekiem i pytacie się go, jaki to jest sekret, to on to potraktuje jako, kurwa, obrazę, bo to nie jest żaden jebany sekret. Tak? Wszystkie te jebane informacje są dostępne za darmo. Wszędzie, kurwa. W internecie, do chuja. Jest tego tyle, że idzie się ożygać. No. Także tylko trzeba się po to sięgnąć. Ty, czekaj. Dobrze. Aha. A. A, nie mam mapki tutaj. Nie mam mapki tej areny. Tego miejsca. Najlepsze jest to, że ludzie już w latach 70. wiedzieli, jak to działa, jak to funkcjonuje. Już nawet wcześniej. Nawet w latach, kurwa, 50., nawet w latach 40. Mam tu gazetę z lat 40., z 41. roku, Doug Bladet, który nawet jest kącik sportowy. Mógłbym wam pokazać, kurwa, jak chcecie. Wykopałem ją ze swojej... O, Silksong. Wykopałem ją ze swojej podłogi, kurwa, w domu. Komarzyska jakieś strony. Tam nawet mądre rzeczy są napisane, bym powiedział. To nie, to kurwa... Najlepiej zmarnować wszystko, co ludzie wiedzą, pizdu, na rzecz wina chleba, kurwa. Aha. Wina chleba i chuj. Aha, nie mogę się zbliżyć dopóki. Po prostu trzeba wpierdalać mniej, nie? Tak w skrócie, także... I z głową. Albo ruszać się więcej. I wpierdalać tyle samo. Tak. Oczywiście zaraz ktoś, zawsze ktoś przyjdzie i powie, nie, to nie jest tak, bo ten mówił, że tutaj, oczywiście, że to nie jest stuprocentowa prawda, w sensie, znaczy jest to stuprocentowa prawda, ale nie w 100% przypadków, bo istnieją przypadki chorobowe, które, ale to są, kurwa, tak rzadkie i tak skomplikowane rzeczy, że są praktycznie marginesem błędu i nie mają żadnego znaczenia dla populacji ogólnie. Także jeżeli ktoś, ja miałem już taką sytuację, że ktoś był na tyle bezczelny, że powiedział, że mu insulinooporność wraca. Insulinooporność mu, kurwa, wraca. Mhm. Insulinooporność mu wraca, kurwa. Czujecie to? Ale skąd ona się, kurwa, wzięła? To jest pytanie, nie? No właśnie, no jak wraca? No to, kurwa, dokładnie, no. Wraca. Bo tyje. To wracam mu insulinooporność. I chuj. Wróciła sobie, o tak. Po prostu se wróciła, kurwa. Była, poszła gdzieś i wróciła. Nie? I chuj. No. Logika, kurwa, tłuków po prostu. No, no, no nie, no właśnie, o to chodzi. Mówię ci, że to jest logika tłuków, kurwa. Nie da się tego tolerować. Nie da się tego po prostu... Ja pierdolę. No, to jest... To jest też przykre czasami, naprawdę. Nie zasługujemy, mam wrażenie, czasami na dostęp do tych wszystkich informacji, kurwa, które mamy, nie? Zwyczajnie. To jest smutne, kurwa. Naprawdę, to jest smutne. Masz taki kanał, na przykład, jak Greg Doucette, jakbym go lubił, czy nie, nieważne. Masz Jeff Nippard, masz Renaissance Periodization,
Pomijam tych koksów i całe te gówno na polskiej scenie, które jest chujowe, poza może Kotem Sebą, ale jest taka masa dojebanego kontentu kurwa anglojęzycznego, że za 0 zł możesz się wyszkolić w rok tak, że będziesz świetny. Insulinę ponoć jeszcze może wyleczyć, zanim się rozwinie w cukrzycę, jeżeli się ogarnie wcześniej. Wielu ludzi tego nie robi, bo to jeszcze nie choroba i mają wyjebane, aż się rozwinie cukrzyca i potem płacz. No tak, no. Oj, fuck, wybuch jebając. W sumie milion osób oferuje plany treningowe, gdzie można w sumie samemu znaleźć na necie. Plany treningowe robione przez profesjonalistów zawsze będą lepsze jak to, co sobie znajdziesz na necie, dlatego że to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja na przykład się tym nie przejmuję, ja robię swoje plany, ale to jest wiadomość, musisz mieć, że zawsze plan stworzony przez profesjonalistę będzie lepszy jak to, co ty sobie tam kupisz, kurwa, czy cokolwiek nie zrobisz. Także... No ciężko, to prawda. Trzeba trochę pomyśleć w tej kwestii, no, zrobić wywiad, to się zgadza. Myślę, że ja dużo więcej wiem od niejednego pseudo-trenera, ale za chuja bym się nie odważył ludzi przekonywać, że mam rację czy coś. Ale trzeba mieć kompetencje. Ta i... No to na pewno, wiesz, jak masz jakieś problemy, kurwa, zdrowotne, no ale to wiesz mniej więcej, nie? Raczej. Nie no, ja ostatnio spotkałem gościa w Polsce na siłowni, który mówi, że po treningu idzie wpierdalać kabanos. Bo on musi tłuszcze, kurwa, coś z tłuszczami, musi dodać tłuszcz i wpierdala kabanos. Taki młody, taki nie wiem, on miał z 18, może 19 lat, ja z nim zagadałem i sobie tam pogadałem chwilę, ale później się zorientowałem, że to jest ten typ taki, to jest z tych typów takich, wiesz, takich kurwa, co ni chuja nie nauczysz, jakieś gówno gdzieś wyczytał i już go za chuja nie przekonasz do czego innego, nie? Nie ma kurwa opcji. I mówię, aha, dobra, już widzę, z czym mam do czynienia, nie? Pogadałem z nim, mówię, poszedłem, no dobra, chuj to. Kabanosy będzie wpierdalał, bo... Kurwa. Nice. W sumie są w PL kabanosy wersja siłka. No wiesz, to, że tam jest... Wersja siłka, czy coś, to też nie wiadomo, nie znaczy, że to jest wersja siłka, to, żeby było jasne. To, że tam jest napisane protein, high protein, czy inne dziwne rzeczy, to też trzeba, kurwa, patrzeć, co to tak naprawdę jest, nie? Bo teraz to jest marketingowe gówno. Także tego też jest, trzeba uważać po prostu, nie? To też nie ma tak, że to wszystko, co proteinowe, to jest zajebiste. Aha, i po co ja tam przyszedłem? Chyba po nic. A propos tego, że to też jest kolejny mit i to oczywiście wyszło od keto pojebów, że wysoki cholesterol nie jest szkodliwy i nie prowadzi do miażdżycy. No i chuj. I lekko, nie? Co tam się już przejmował? Jakiś wysokim cholesterolem.
Na niego działa. Na niego działa, dla niego jest świetny. Aha, petuszek. Nice. O, fajnie. Patrz, jaki sprycie. No, cwaniaku. O, nice. Pobiłem go. Ale body fat i uwarunkowania gdy trzymają największy wpływ. Mm. To prawda. No niestety to jest kurwa suka, której nie oszukasz. Życie chuj, no. Ja mam na przykład taką genetykę, że ogólnie genetyki nie mam złej, ale miałem problemy z żylakami od kurwa od najmłodszych lat. Znaczy od gdzieś 14 czy 5 roku życia u mnie się żylaki pokazały. Także kurwa irytujące gówno, z którym musisz całe życie kurwa zmagać. Genetyczne kurestwo, nie? Nice. Co tutaj było? Już jakaś ławeczka w końcu będzie, co? W ogóle zapominam, że ja mam tą minę cały czas. To ja nie mam z niczym problemów na szczęście, z tego co wiem. Nie, no dobrze, dobrze, to dobrze. No wiesz, czasami po prostu tak jest, no nic nie zrobisz, no. Aha, kurwa, te igły jedne. Co z tym mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Ty, ja tu byłem w ogóle kiedyś? Nie, chyba. Tutaj już chyba nigdy nie byłem, panie. No dobrze. Nie mam w ogóle mapy tego miejsca. Ta kreka w porównaniu do Ori to taka trochę bardziej depresyjna. Ta, bo tutaj chłopie, ten świat to jest świat chuj, kurwa. Nie, Ori w sumie też było trochę depresyjne. Chociaż ta muza była taka bardziej wesołkowata momentami. Epicka może tak. No szkurwa jebany chuj. Chodź tu chyba. Kreska masz na myśli, tak? Aha. Jebanie co wybuchu. Nienawidzę wybuchających mobów w grach. Strasznie mnie irytują. Ja też, bo mam za duże paluchy i zawsze klikam kurwa 3 razy nie to co trzeba.
Sianko się przyda, panie. O! A gdzie jestem? Mówię, gdzie jestem, panie. Mnie wkurza, że tutaj nie ma mapy normalnej w tej grze, kurwa, i trzeba szukać tej mapy i ta mapa jest, wiecie, trzeba za nią zapłacić w ogóle, jest takie, kurwa, irytujące trochę w tej grze, nie wiem, gdzie to jest, bo ja tam trochę, kilku bossów zabiłem w tej grze, ale niewielu tam. W Soulsach też nie ma, ale w Soulsach jest łatwiej coś znaleźć, bo tam, kurwa, popie, już przeszedłem więcej. Tutaj przeszedłem już więcej lokacji, jak Soulsy posiadają. Tam każda jest inna. Błądź. No błądź, błądź. Ja lubię błądzić ogólnie, mi to nie przeszkadza, ale... Wolałbym, jakbym miał nie błądzić, to wolałbym nie błądzić, nie? Kurwa, nie wiem, czy tu byłem, czy nie. Chyba nie. Pamiętaj, że to nie cel jest najważniejszy, tylko sama podróż. Wiesz co? W sumie to się zgadza ogólnie. Nawet tak bez kapy. Cel jest taki, że jak będę miał 70 lat, to będę napierdalał w takie gry, które będą chuj wymagające refleksem i dalej będę mógł je przechodzić. Taki jest, kurwa, cel. A podróż będzie taka, że będę kurwił na te gry jak na ostatnie szmaty i tak będę w nie grał, kurwa. Nie będę się śmiał z tych, kurwa, kaszualowych pizdek, że oni grają w jakieś fabularne gówno. Dad gamerzy, kurwa. Na tacy trzeba podać wina. A, oglądaj, spójrz, jak gra, kurwa, w Bioshocka. Kurwa, jak go tam niszczą jak szmatę. O kurwa. O kurwa, ląduj. Zjadaj, dobrze, udało się, przeżyliśmy. Przejdź do góry, bo co, spadłem taki kawał. Aha. Ty, no ja tu, kurwa, byłem. No najgorsze jest to, że to wszystko jest takie same. A propos basenu, spierdalam na basen, na razie, spoko, jeszcze trzymaj się, powodzenia. A nie, czekaj, nie byłem chyba. O, kupujemy takie. Nie utop się, fajnie. Kopi. To prędzej basen wyschnie, kurwa, jak wentres się utopi. No dobra, gdzieś tam doszliśmy, nie? Gdzieś doszliśmy, ale gdzie to chuj wie? Aha. Tu nigdzie nie mogę pójść. To siostrze odechciało się. Siorka była ostatnio na basenie. To stara babka z full owłosieniem. Owłosieniem do basenu właziła jak do siebie. No kurwa, no to już wiesz. No co zrobisz? No, nic nie zrobisz, panie. Ciocia z wąsami. Widzę. I opcja siłka jest fajniejsza chyba. Bałbym się, że chlor nadal... Co?
No nie przesadzę. Człowiek jest odporny, kurwa, na wiele rzeczy. Ty, no może jakiś, jakiś sprzedawca map, to? Żebym mógł sobie kupić mapkę. No tu byłem, tu byłem. Tu byłem, tu byłem. Tu byłem. Kurwa, no ty, a co tam jest? Ale tam nie wejdę teraz. Tam potrzebuję jakiegoś specjalnego tematu. Dobra, idę na dół. Dobra, naładuję się, nice. Lepiej mów, co będziesz grał, kurwa. Dobra, tu była ta Silksong, nie? Ona szła tędy. Ja sobie zrobiłem... Aha. Ty, podjadacz mojej skarbonki. Aha. Dobra, to nie tu. Ale idę dobrze. Teraz pytanie tu. Najsik. O kurwa, co to jest ty? Kurwa. To chyba nie tu. Już czuję. Na pewno nie. No ale tu nie też na dół, tak? No tu na pewno nie. Tu jest w ogóle jakaś kurwa droga śmierci, nie? Którą będzie trzeba zrobić w tej grze, ja pierdolę. Już się tego boję. Stąd przyszedłem. No i chuj, tam muszę jakoś inaczej przejść. Nie, no na razie, no czy nie wiem, w sumie, czy mam jakieś old dodatki, czy nie. A tu był jakiś dodatek do tej gry? Nie chyba, dopiero wyjdzie dodatek. Tu chyba. Nie, kurwa, sam nie wiem. Może w prawiksa, stąd przylazłem. W ogóle ma być jakaś expansion, Silksong się ma nazywać i... A, no tu przyszedłem, bo tu otworzyłem te drzwi. A nie, fakt, myślałem, że jest już jeden, a to dopiero będzie tak, będzie, no. Chociaż to jest dodatek podobno, który już ludzie oczekują, już są memy na ten temat, że on w ogóle... zostanie, czy istnieje. No ale ma być, nie? Także trzeba do tego czasu... Czy ja tak, ja zawsze uważałem, że ta gra jest dobra. Ja na nią kurwiłem, jak w nią grałem pierwszy raz. Ale no nie da się odmówić tej grze, że ona jest jakaś chujowa czy coś. Po prostu... Po prostu byłem w nią totalnie chujowy. Nie? I wiedziałem, że do niej kiedyś wrócę, tylko muszę mieć nowy... Aha, to jest ta kurwa, co on jest... Thank you.
On ma taki chamski input read, że ja pierdolę. O! Zajebałem go, no ja. Patrz kurwa. Ale dobry jestem.